tych szczegółów, a ja przechodzę do tego, o czym mówiliśmy na początku programu, o rocznicy powstania styczniowego. Jest z nami ekipa mieszkańców Kałuszyna. Dlaczego państwo postanowiliście zaprotestować przeciwko planom burmistrza w Kałuszynie? Nie tylko planom, ale już częściowemu wykonawstwu. Pan burmistrz zniszczył nam miejsce pamięci narodowej, mogiłę i krzyż powstańczy na targowisku w Kałuszynie. To znaczy krzyż zdewastował i go przeniósł. Nie w całości, tylko w części. Część natomiast pozostała na targowisku, została zupełnie przez burmistrza inaczej wykorzystana. Natomiast szczątki zostały przebadane po naszych interwencjach archeologicznie i zostały one tymczasowo zgromadzone w zakładzie pogrzebowym. Jest z nami Robert Wyrostkiewicz, szef stowarzyszenia, jak to się nazywa to stowarzyszenie? Rzymieckie Stowarzyszenie Historyczne Eksploratorzy.pl. Byliście tam na miejscu? Byliśmy na miejscu, no tak, nie tylko byliśmy na miejscu, ale odkryliśmy te szczątki metodą archeologiczną razem z naszymi archeologami i historykami. To było na pewno najciekawsze odkrycie związane z powstaniem styczniowym i myślę, że w ogóle z odkrywaniem mogił w tamtym roku, dlatego że z jednej strony jest to bardzo ciekawa historycznie mogiła, a z drugiej strony pierwszy raz, a odkrywaliśmy szczątki żołnierzy z XIX wieku niejednokrotnie, pierwszy raz spotkaliśmy się z tak gigantycznym oporem ze strony samorządu lokalnego. Te szczątki odkryliśmy niemal wydrapując decyzję konserwatorską na te badania, niemalże szantażując burmistrza, żeby się zgodził nam na tym bardzo małym skrawku terenu, który nie został przez burmistrza już zbezczeszczony, bo tak to nazwaliśmy już po naszych pracach archeologicznych, poprzez inwestycje budowlane. Dlatego, że trzeba pamiętać, że to targowisko zostało niemal całkowicie zmielone, zaorane, zniwelowane, utwardzone nową kostką brukową, również na mogiłach. Przepraszam, ale zapytam panią, skąd pewność, że to są powstańcy styczniowi? Pewność jest z przekazów. Mamy tutaj osobę, która... Czyli w lokalnej pamięci to żyło. Było przekazywane z pokolenia na pokolenie i to nawet ze szczegółami. Ja uczestniczyłam każdego dnia przy odkryciach archeologicznych i pytano mnie, czy odnaleziono szczątki osoby bez głowy. I rzeczywiście mieszkańcy, którym ponieważ to żywa w przekazach żywa tych w przekazach tak ta historia o tym, tak, że jedne szczątki były bez głowy. Tak. Panie Mieczysławie, pan się zaangażował bardzo w całą historię. Dlaczego to jest tak ważne, żeby tą sprawę wyjaśnić, żeby godnie uczcić to? Dlatego, że tam powstańcy zostali pochowani w Kałuszynie, bo tam było targowisko bydlęce i władze carskie chciały pohańbić tych powstańców i żeby ich tam deptano. Z takim przekazem to dokładnie jest powiedziane. Przepraszam, dlaczego tam akurat? Akurat tam, bo w Kałuszynie stacjonował garnizon carski i tam było łatwo, tam było bezpiecznie i dlatego tam to pochowano. Pochowano ich ci powstańcy. I co, żeby pohańbić ich? Żeby ich pohańbić, żeby... I żeby bydło po nich deptało, tak? A dzisiaj co? A dzisiaj, dzisiaj pohańbione i też depcze tylko ludzie. No. Do sprawy Kałuszyna będziemy wracali, zapytamy władze samorządowe o tym, w jakim sensie, dlaczego ta sprawa tak wygląda, a... W najbliższych programach również wrócimy do historii polityki energetycznej państwa. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.